Rozkapryszona matka prawie wyprawiłaby mnie na tamten świat, twierdząc, że mam skurcz mięśni. Moja matka, główna bohaterka tej historii, dorastała w domu, gdzie każdy bagatelizował swoje zdrowie, co przełożyło się na irracjonalny strach przed szpitalami. W czasach, w których rozgrywały się te wydarzenia, miałem czternaście lat i chodziłem do liceum. Podkreślę tylko, że od najbliższego szpitala dzieli nas zaledwie kilometr. A mojego taty oraz rodzeństwa nie było akurat w domu. Pewnego dnia gorzej się poczułem, to też zwolniłem się z zawodów sportowych, tym sposobem wracając do domu około 16. Od razu zadzwoniłem do mamy, by poinformować ją, że muszę pilnie pójść do lekarza. Niestety z racji, iż miała zaplanowany godzinny trening, zostałem zbyty, aczkolwiek zapewniła mnie, że zaraz po powrocie weźmie mnie do pediatry. Mniej więcej pół godziny później skontaktowałem się z nią ponownie. Tym razem w dużo gorszym stanie. Okazało się, że akurat zwolniło się miejsce u jej trenera personalnego, w związku z czym zostaje na siłowni godzinę dłużej. Nie mając innego wyboru, zgodziłem się na nią poczekać. O 5.10, kiedy nie mogłem już wytrzymać z bólu, zacząłem ją błagać, aby jak najszybciej pojawiła się w domu. Jednak zamiast się mną przejąć, dała mi do słuchawki trenera, który próbował uspokoić mnie słowami. Wygląda mi to na zwykły skurcz mięśni: Nie przejmuj się, będzie dobrze koleżko. Po chwili matka znów była przy telefonie. Nie mogąc wrócić wcześniej, przyrzekła, że wyśle do mnie naszego zaprzyjaźnionego sąsiada, jak powiedziała, tak też zrobiła. Dziesięć minut później mężczyzna już był w moim domu. Niestety zastał mnie leżącego na ziemi, jako że w drodze do łazienki upadłem na podłogę i nie miałem siły wstać. Wystraszony nie na żarty pomógł mi przenieść się do łóżka, po czym wybrał numer mojej rodzicielki w skrócie. Dał jej do zrozumienia, że jestem blady jak ściana, niesamowicie się poce, a ponadto ogromny ból praktycznie uniemożliwia mi poruszanie się. Oczywiście mama znów zbagatelizowałaby mój stan, gdyby nie upór sąsiada tak wytrwale naciskał na zabranie mnie do lekarza, że w końcu łaskawie zgodziła się wrócić do domu. Już pominę fakt, iż mężczyzna proponował zawiezienie mnie na ostry dyżur, ale ona nie przystała na to. Tymczasem dochodziła 17.45, a matka dalej się nie pojawiła, mimo że siłownia jest całkiem niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Dzwoniąc do niej po raz setny dowiedzieliśmy się, że siedzi w przebieralni i będzie za 10 minut. O uwaga, 1820 w końcu zaszczyciła nas swoją obecnością. Sąsiad próbował uzmysłowić jej, przez jakie katusze przechodzę, ale nadal nie dało się jej przekonać do zawiezienia mnie do szpitala. Jedynie niczym zacięta płyta powtarzała w kółko: "Zabiorę go do pediatry". Problem w tym, że dotarcie do gabinetu lekarskiego przy znikomym lub zerowym natężeniu ruchu zajmuje 25 minut. A my akurat trafiliśmy na godzinę szczytu. Na ostry dyżur przyjęty zostałem kwadrans po siódmej. Stwierdzono u mnie zapalenie wyrostka robaczkowego, które w każdej chwili mogło przejść w zapalenie otrzewnej, czyli stan zagrażający życiu. Lekarze zarządzili przewiezienie mnie do szpitala. Tak, tego praktycznie tuż przy moim domu, by natychmiast przeprowadzić operację. Taka decyzja jednak nie spodobała się mamie, wciąż sceptycznie nastawionej do służby zdrowia, jak i samej mojej przypadłości. Na przemian mruczała coś o konieczności przygotowania się do pracy. Jest adwokatem rozwodowym i powtarzała, że nic mi nie będzie. Po prostu muszę się przespać, a rano będzie lepiej. Potem przyszedł moment, kiedy zostałem sam na sam z lekarzem i pielęgniarką, co oczywiście wykorzystałem. Opowiedziałem im całą historię o tym, jak to od 16 staram się nakłonić matkę do zabrania mnie do szpitala, jednocześnie uwzględniając fakt, iż mieszkam zaledwie kilometr od placówki, do której zamierzali mnie wysłać. Lekarz nie uwierzył mi, dopóki nie poprosiłem go, aby sprawdził trasę od mojego domu do szpitala na stronie MapQuest. Zgodzili się wówczas na wezwanie karetki, która przetransportuje mnie do szpitala. Gdyby zostawili to w rękach mojej matki, szczerze wątpię, żebym tam trafił. Po zabiegu dowiedziałem się, że musieli działać szybko, ponieważ mój wyrostek pękł, gdy tylko mnie rozcięli. Do dziś droczę się z trenerem personalnym, kuląc się i chwytając za podbrzusze. Za każdym razem, gdy go widzę. Od tamtej akcji już nigdy więcej nie słyszałem, żeby wypowiedział te dwa zakazane słowa: Skurcz mięśni. Rozkapryszona matka i jej syn zjedli ze smakiem silnie trujące jagody, ignorując moje ostrzeżenia. Mieszkam w południowej Kalifornii, bardzo blisko plaży. Nie muszę chyba mówić, że ze względu na atrakcyjność tego regionu, każdego dnia spotykam setki mieszkańców oraz turystów. Na prawo od mojego domu, po drugiej stronie ulicy, znajdują się sklepy, kawiarnia i przystanek autobusowy. Kluczowy w tej opowieści jest fakt, że na mojej posesji rośnie Ostrokrzew, czyli roślina o trujących owocach. Problem w tym, że osoba, która nie specjalizuje się w dziedzinie botaniki, pomyślałaby, że ma do czynienia z jakąś dziwną odmianą jagód. W smaku przypominały wiśnie. Tyle, że zostawiały na języku delikatny posmak cynamonu. Tymczasem spożycie ich może spowodować senność, biegunkę, wymioty, a także silne bóle żołądka. Niestety, nie mogę od tak pozbyć się rośliny z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, mój dom wpisany jest do rejestru zabytków, a po drugie, jagody tego krzewu są bardzo cenione przez ptaki i inne zwierzęta. Zatem jedynym, co mi pozostało, było umieszczenie na posesji dwóch tabliczek z napisami: Nie jeść i uwaga, niebezpieczeństwo z symbolem czaszki. Większość ludzi, widząc owe znaki, trzyma się od mojego ogródka z daleka, z wyjątkiem rozkapryszonej mamy i jej synka, czyli bohaterów dzisiejszej historii. Wszystko zaczęło się zeszłego ranka, kiedy to o wpół do jedenastej poszedłem wynieść śmieci. Przed swoim domem zastałem na oko czterdziestoletnią kobietę w towarzystwie nastolatki oraz małego chłopca. Zaznaczę, że dziewczynie nie mam nic do zarzucenia, w przeciwieństwie do dzieciaka i rozkapryszonej mamuśki. W chwili, gdy do moich uszu dotarł okrzyk, mamusiu zobacz jagody... Wiedziałem, że szykują się kłopoty. Matka, wcale nie przejmując się znakami ostrzegawczymi, dziarskim krokiem ruszyła w stronę krzaków z zamiarem zerwania apetycznie wyglądających owoców. Natychmiast rzuciłem się, aby ją powstrzymać, jednak moja interwencja została przez nią potraktowana jako obraza majestatu. Oberwało mi się za to, że jestem chciwy, bo mam od jagód a nie chce dać ich jej bąbelkom. W międzyczasie zniecierpliwiony chłopiec zadawał tylko jedno pytanie. Kiedy w końcu będę mógł zjeść jagody? Na co kobieta odparła? Teraz. Po czym zerwała gałąź i zaczęła z nią uciekać. Próbowałem ją dogonić, ale z racji, że mam już swoje lata, nie dałem rady. Następnie cała rodzinka udała się na przystanek autobusowy. Przez prawie dwadzieścia minut krzyczałem, żeby ich nie jedli. Wydawałoby się na próżno. Lecz kiedy u matki i dzieciaka zaczęły pojawiać się pierwsze objawy zatrucia, zaniepokojona nastolatka zwróciła się do mnie o pomoc. Zaznaczę, że dziewczyna nie spożyła szkodliwych owoców, mimo że jej rodzicielka ochoczo ją do tego zachęcała. Wytłumaczyłem jej, jakie właściwości mają jagody, które spożyli jej bliscy, dodając, że robiłem co w mojej mocy, aby ich ostrzec. Biedna wpadła w histerię, gdyż była przekonana, że ich straci. Uspokoiłem ją mówiąc, że przeżyją, ale przez najbliższy czas będą zmagać się z tragicznymi skutkami swojej lekkomyślności. Wkrótce potem skoczyłem do domu po aspirynę oraz butelki z wodą, by choć trochę ulżyć im w cierpieniu. Jednakże kiedy wróciłem, z przerażeniem odkryłem, że wszystkie owoce zostały oberwane z gałązki a chłopiec na koszulce ma plamy z wymiocin. Wyobraźcie sobie, że matka miała jeszcze czelność obwiniać mnie o całą sytuację, wściekając się na samą wzmiankę o tabliczkach przestrzegających przed niebezpieczeństwem. Na odchodne pokazała mi środkowy palec, obróciła się napięcie i z grymasem na twarzy poszła w swoją stronę. Jej córka wyszeptała jedynie przepraszam, by w następnej kolejności udać się do kawiarni poręczniki papierowe. Potem wszyscy wsiedli do autobusu i tyle ich widziałem. Mam ogromną nadzieję, że szybko doszli do siebie. Rozkapryszona mamuśka wyżyła się na pracowniku Disneylandu, dostając w zamian bilety VIP-owskie na przedstawienie, którego nie ma w repertuarze. Miałem zaszczyt pracować kiedyś przy organizacji kaskaderskiego spektaklu Indiana Jonesa. Wraz ze startem pokazu musieliśmy zamknąć salę teatralną ponieważ w sytuacjach, gdy widownia zapełni się do ostatniego miejsca, nie wolno nam upchnąć tam więcej osób. W przeciwnym razie można by oskarżyć nas o naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Przejdźmy jednak do konkretów. Nie wiedząc kiedy, wyrosła przede mną pewna kobieta, która ewidentnie miała problemy z poszanowaniem czyichś granic osobistych. Zbliżyła się do mnie na odległość około 15 cm. I zaczęła wymachiwać mi przed nosem swoim biletem szybkiego wstępu. Następnie zażądała wpuszczenia na pokaz, krzycząc, że jej sześcioletni synek musi go zobaczyć, bo inaczej jego dzień legnie w gruzach. Od wydzierania się w niebogłosy, aż wyskoczyły jej pulsujące żyły na skroniach. Tymczasem ja stałem przed nią kompletnie niewzruszony, usiłując wytłumaczyć jej, iż sala jest pełna, w związku z czym nie wolno nam wpuścić nikogo więcej. Nie wzięła sobie jednak moich słów do serca, bo sekundę później odrzuciła mnie na bok, maszerując prosto w stronę bramki, blokującej wejście. Całe szczęście, że w pobliżu znajdował się kierownik, który, widząc, jak kobieta przerzuca swojego syna nad liną, zainterweniował. W celu załagodzenia sytuacji zaoferował matce brzdąca darmowe lody i bilety wipowskie na następny pokaz, pod warunkiem, że się uspokoi. Po obsmarowaniu mnie błotem, bo ponoć potraktowałem ją nieuprzejmie, co nie było prawdą, kobieta niechętnie przyjęła ten akt dobroci. Następnie menadżer zwrócił się do mnie z pytaniem, do której godziny dziś pracuję, na co odparłem, że kończę o wpół do siódmej. Kiwnął głową i oznajmił poirytowanej mamuśce... Że osobiście zaprowadzę ich do sekcji VIP. Wypisał jej jeszcze kupon na lody oraz miejsca w pierwszym rzędzie, a ta odebrała je z łaską, po czym poszła sobie, nawet nie dziękując. Chwilę później mężczyzna przeprosił mnie za nią, jednocześnie prosząc, abym sprawdził, ile jeszcze mamy dzisiaj występów. Spojrzawszy na zegarek, zdałem sobie sprawę, że jest już kilka minut po 17, co oznaczało, że ostatni spektakl powoli dobiega końca. Gdy z powrotem skierowałem wzrok na kierownika, zauważyłem na jego twarzy szelmowski uśmieszek. Tak, dobrze myślicie. Właśnie dał rozwydrzonej mamuśce przepustkę VIP na spektakl, który tak naprawdę się nie odbędzie. Szacunek, jakim zawsze go darzyłem, wykroczył teraz poza skalę. Żałuję tylko, że nie było mi dane zobaczyć miny rozwydrzonej mamuśki, kiedy wróciła o dziewiętnastej, tylko po to, by pocałować klamkę. Koniec końców maluch dostał loda, za to kobieta... Szału. Myślę, że odnieśliśmy zwycięstwo na każdej płaszczyźnie.